Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Brawl, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Gothica 2. Spójrzcie, ile mam kasy. 4388. Wszystkie stale zrobiłem na miecze, a potem te miecze sprzedałem Haradowi. Pewnie zastanawiacie się, skąd do cholery miałem dodatkową stal. Mianowicie ubiłem Karla i tam u Karla było 8 chyba surowej stali. I kupiłem jeszcze u Hakona, było chyba 6. No i tak właśnie to było. Mogę się mylić, może było mniej, może było więcej, nie pamiętam dokładnie. I wyszło, że mam 4388. Byłem u Albrechta, czy Alberta, cholera wie jak on się nazywa. Wziąłem od niego runę Święty Płomień. Potem będę mógł zabrać jeszcze Świętą Strzałę, a to nie teraz. No i tak, teraz pójdziemy do Harada kupić tą broń dwuręczną i wybierzemy się do klasztoru. Potem pójdziemy jeszcze do Beneta, który mam nadzieję, że coś nam da w zamian za to, że go uwolniliśmy. Ale nie, w sumie nie. Za to to on dam na... to on naprawi nam oko i nosa. Dobra. Jeszcze pójdziemy do Harada na chatę się przespać w kimono, aby troszkę zregenerować HP. Pyk. Kurczę, to jest to troszkę wstyd, tak to dziwnie troszkę wygląda, że paladyn z takim gównianym łukiem na plerach. Nie no, zajmiemy to, bo to po prostu badziewnie wygląda. Okej. Okay. Co jakbym chodził z tym sztyletem? To już w ogóle by był wstyd i... A, już... Nie kupiłem, dobra, myślałem, dobra. Harad. Hej. To znowu. Hej, kup se klej. Chcę kupić miecz z... Powinnam... Co? Dwuręczną. Dba. Kurczę, 2000 poszło się fanzolić. No wiecie. Jeszcze pójdziemy do Zurica kupić sobie miksturki, te lepsze, te miksturki, znaczy miksturki na życie. I na manę w sumie też. Nie wiem, czy będę mógł tą broń ulepszyć tam w klasztorze za 5000 złotych monet. Nie wiem, czy to było w tym rozdziale, czy to było po prostu w piątym. Nie pamiętam dokładnie. I wybaczcie mi za mój katar. Mój mąż uważa inaczej. Okej, okay, Zurisie. Zurisie. Wszystkim. Nieważne. Mąż uważa inaczej. Okej, okay, no tyle tylko po prostu zabrałem, mam tylko... aby tylko się uleczyć teraz. Zawsze to powtarzałam. I zapisujemy i lecimy. I żeby mógł po prostu... Odłóż broń! Dobra, spokojnie. Abym mógł nadygać tym poszukiwaczom. Poczekajcie, ile mi do lewra brakuje. Sporo. 3000 punktów doświadczenia, można by powiedzieć. I będę miał który w końcu? 8. Wow. Wiem, że mało, ale wiecie. A, poszukiwacz, skopiłem mu teraz dupsko. Gówno. Rurku, cicho bądź. No! Gień! Prastara bestio! No i tyle. A 180 punktów doświadczenia, czyli jednak się myliłem. Wypada na to. No, ale dobra. Będziemy po drodze zabijali wszystkich poszukiwaczy, aby mieć te dodatkowe punkty doświadczenia. Mam nadzieję, że wbiję tak do... Nie wiem. Do 9, 10 levela. A potem zrobię niezłą masakrę w Górniczej Dolinie. Każdego orka powbiją mnie, każdego. Każdziutkiego. Nie, tu mnie nie ma. Dobra. Mam nadzieję, że... O. Nie jest dobrze. No i padł w końcu. Dobra, złociutko. I możemy się uleczyć tymi dwiema miksturkami, albo nie, w sumie jedną. Po co mi dwie? Jestem twardziel w Korinis. Co
Poddaj się, póki jeszcze możesz. Stąd nie ma ucieczki. My się przekonamy. Ginij do... Ej. Okej. No i tyle. Nawet mi jednego, ani jednego hita mi nie zadałeś. Buraku jeden. Ho, 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 ha, 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 ha. Czekajcie, gdzie miałem iść? Aha, do góry, do klasztoru. Tu mi się całkiem popieprzyło. Dziubamy, juhu! Oj, sorry za te takie... Za ten taki stop. Dobra, lecimy dalej. Będą tutaj... myślałem, że tu będą kretoszczury. Dobra, ale będą ścierwojady. Lubię ścierwojady. Znaczy nie, że lubię je jeść, tylko że lubię je zabijać. Bo tak ryja drą. Znaczy nie, że dlatego je lubię, ale po prostu fajnie się je zabija. Mam nadzieję, że będą. Nie ma! Nie ma! What the fuck? Co the fuck? Co the fuck? Co the fuck? Dobra, pójdziemy do tego klasztoru. Okej. Poddaj się! Znów to samo! Nie powtarzacie się wy jedne noby. Kurczę, na razie wiem, że nie znam dużo ciosów tą bronią, ale oczywiście bardziej zależy mi na manie, ponieważ święta strzała zadaje duże obrażenia i po prostu będę sobie tak dziabał. Pyk, 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 pyk. Tak, ale powiedziałem. Pyk, 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 pyk. Nie, nie, nie. O, może być. O. Zapiszemy od razu, żeby potem nie latać 500 razy. Widzicie, gdzie był dopiero zapis? Ktoś mnie chyba goni. Sam się goni, leszczu. Fuck you, bitch! Kiepski jesteś jak... Po prostu jesteś kiepski. Ha, 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 ha. Ta la 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 la. Tu mamy tego maga, a my pójdziemy do klasztoru od razu. A z klasztoru mam nadzieję... Yeah. Wow, ile ścierwojadów! Wow, 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 wow. O, come on! Kalin... Wow, ej! No co się zawiesiłeś, człowieku? My tu rozwalamy, a nie... Nie ma opierdalania się! Te ścierwojady to chyba są najzabawniejsze stworzenia w tej grze. To na tym nie wiem. To są kurna ścierwojady, po prostu. Dobra. A czemu ty z mieczem latasz, człowieku? O, tu mamy Jorgana. Ej, ty! Jorgen! Ej, ty! Byłeś kiedyś w klasztorze? Nie, nie byłem. Może? A czemu? Ciągle przyjmują tam nowych ludzi. Nie wiem już, do kogo mógłbym się... Skąd pochodzi? Kiedyś byłem kapitanem wielorybniczego statku. Mój dom jest na morzu. Parę miesięcy temu piraci posłali moją Magdalenę na dno. Próbowałem zaciągnąć się na jakąś łajbę, ale przez cały ten czas nie widziałem tu nawet spróchniałego czółna. Jedyny Gówna. Statek w Korinis to ten przeklęty królewski galeon. Więc co mam robić? W mieście nie ma dla mnie pracy. Lepiej zejść z drogi. Bez obaw. Zdążyłem już. Dobra. Chyba tego kolesia sobie wezmę na kapitana statku już w 5 rozdziale, ale nie jestem w zupełności pewny. Tak mi się wydaje. Chyba.
O, Milton, nasz przyjaciel. My friend. Aż trudno w to uwierzyć. Naprawdę jesteś... Jak widzisz. Ho, ho. Mając kogoś takiego po swojej stronie, nie musimy się już chyba obawiać armii Beliara. Ktoś, kto rozprawił się ze śniącym, nie będzie miał ku... Orkowie. Tak, wiem. Ale dobrze cię mieć ponad... W porządku. Co robisz w klasztorze? Czekaj, niech zgadnę. Być może. Wiedziałem. Najlepiej porozmawiaj z Mardukiem. Okej. Muszę się dostać do klasztoru. To bardzo pilne. W porządku. Masz tu klucz. To po co koleś mi dawał... Lord Hagen dawał mi list? O ile ja pamiętam, to Milton nikogo nie miał wpuszczać, jak ja grałem jeszcze. Nie wiem, co the fuck. Dobra, pójdziemy do... Do Pyrki. Do ziemniaka, do kartofla. Do pyrokara. Nie wiem, pyrokar mi się zawsze z kartoflem kojarzy, bo pyra. Przybywam po oko i nos. Widzę, że sam Lord Hagen upoważnił cię do zabrania świętego amuletu. Niestety, muszę cię rozczarować. Padliśmy ofiarą niecnego spisku nieprzyjaciela. Oko Inosa zostało wykradzione ze świętych murów klasztoru. Kto to zrobił? Pedro, Sredro. Siły zła cechuje niezwykła przebiegłość i skrytość, mój synu. Jego słudzy rzadko działają w świetle dnia. A jednak żyjemy w dziwnych czasach. Dziś nieprzyjaciel pokazuje się w biały dzień, na ulicach i placach miast. Jasny to znak, że nie obawia się swych wrogów i w walce z nimi nie cofnie się przed niczym. Jeden z naszych oddanych braci, kandydat do zaszczytnego tytułu Arcymaga Ognia, okazał się szpiegiem nieprzyjaciela. Mówię o Pedrze. Nieprzyjaciel zawładnął jego duszą i zaatakował z najmniej spodziewanych. Pedro wdarł się do najświętszych komnat klasztoru i wykradł z nich oko. Obawiam się, że zbyt długo przebywał sam poza murami klasztoru, pozbawiony naszej pomocy i narażony... Udało wam... Pedro powalił na ziemię kilku nowicjuszy, którzy próbowali go powstrzymać, po czym wysłaliśmy za nim naszych braci, by za wszelką cenę odzyskali... Jeśli chcesz ich jeszcze dogonić, musisz się pośpieszyć. Wkrótce Pedro znajdzie się poza naszym zasięgiem. Złe siły. Mogę? Dobra, dam ci już to. Mhm. Dobrze. Ma. Okej, więc sobie najpierw weźmiemy jedną buteleczkę. Jest coś jeszcze. Wróg zbesz... Rozumiem. I twoim zadaniem będzie oczyścić... Nie, nie będę oczyszczał tego shitowskiego... shitu. Poczekajcie, bo się troszkę... Woda święcona. Ha. I weźmiemy to z opętania, się uleczymy, ale najpierw jak będziemy mieli zamiar spać. Także dobra. Lecimy teraz po oko Inosa.